To teraz już rzeczywiście ostatnie pytanie. Gdyby się okazało, że ma Pani szansę na wybudowanie kolejnego domu, drugiego domu, w którym Pani może zamieszkać razem z mężem, to gdzie by go Pani wybudowała? Nie ma męża tutaj na sali, w związku z tym on nic nie słyszy. Może się Pani przyznać do Pani słabości względem ziemi sądeckiej. Czyli nie muszę powiedzieć, że na Podkarpaciu. Nie. Ale Sądecczyzna jest dla mnie bardzo ważnym miejscem i muszę powiedzieć Państwu tak, że to jest jeden z piękniejszych regionów, no że ja Was będę przekonywać. Kolega Zygmunt Berdychowski ma, to jest, teraz troszkę jako etnograf powiem, to jest chyba najpiękniejszy i najbogatszy polski strój ludowy Lachów Sądeckich. Ja sobie założyłam dzisiaj na okoliczność podobno, aczkolwiek troszeczkę może z sąsiedniej, no może być. Jeżdżę na nartach w Krynicy, przyjeżdżam na ziemię nowosądecką do moich przyjaciół, także myślę, że to jest dobre miejsce do wybudowania domu. A poza tym mam wtedy szansę otrzymać nagrodę sądeczanina, prawda? W ten sposób to rozmowa dobiega końca, bo musimy kontynuować dzisiejszy wieczór. Bardzo dziękuję Pani Premier, bardzo dziękuję za uwagę.